Adam Dydak, kierownik projektu firma Element. Znajdujemy się na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii w Olsztynie. Budowa została podzielona na dwa etapy realizacji. Pierwszy etap to budowa kotłowni szczytowej, natomiast drugi etap to budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii. Element bierze udział w obydwu etapach realizacji i jest kluczowym dostawcą usług oraz urządzeń i materiałów. Element dostarcza usługi projektowe, usługi montażowe oraz prace uruchomieniowe oraz kluczowe urządzenia, takie jak rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, transformatory, układ sterowania i automatyki procesowej. Paweł Myślak, kierownik robót elektrycznych Element. Znajdujemy się w budynku elektrycznym kotłowni szczytowej, która była realizowana w ramach pierwszego etapu budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie. Firma Element sukcesem dostarczyła, zabudowała oraz uruchomiła układ zasilania elektrycznego instalacji technologicznej, którego elementami były m.in. rozdzielnia średniego napięcia 15 kV oraz 6 kV, rozdzielnia niskiego napięcia, transformatory potrzeb własnych, układ napięcia gwarantowanego oraz prądu stałego. W chwili obecnej firma Element przystępuje do drugiego etapu realizacji inwestycji, gdzie również dostarczamy, zabudowujemy oraz uruchamiamy układ zasilania elektrycznego instalacji technologicznej wraz z transformatorem blokowym i układem wyprowadzenia mocy.